Do końca sierpnia będzie zamknięty most na Wisłoce w Straszyncinie koło Dębicy. To w związku z budową nowej przeprawy przez rzekę, a dokładniej z przebudową ronda łączącego ulicę 1 Maja z Aleją Jana Pawła II. Budowa mostu stanowi drugi etap łącznika węzła zachodniego autostrady A4 i ma kosztować około 29 milionów złotych. Już wcześniej samorządowi powiatowemu udało się zdobyć dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 15 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nie jest to wprost zadanie powiatu, żeby tego typu potężną realizować inwestycję. Wzięliśmy to na siebie i z tych 28 milionów z mostu i z 22 milionów z łącznika dołożyliśmy w sumie pewnie ze 6-7 milionów z własnych środków. A pozostałe kwoty dostaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego czy z Urzędu Marszałkowskiego. Niedawno powiat dębicki postarał się o kolejne pieniądze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecało prawie 6 milionów 200 tysięcy złotych na tą inwestycję. Niestety w związku z remontem most będzie zamknięty do końca sierpnia 2019 roku. Te największe utrudnienia będą, kiedy właśnie nie będzie konieczności odwożenia dzieci do szkoły, wożenia ich na zajęcia dodatkowe, więc myślę, że to jest najlepszy moment, żeby te utrudnienia były, a one fizycznie no niestety muszą być. Jeśli by się okazało, że nowy most nie powstanie do końca sierpnia, z różnych przyczyn technicznych, bo teraz mieliśmy trochę wodę podniesioną na Wisłoce, nie była to może powódź, ale jednak był stan ostrzegawczy i alarmowy przekroczony przez kilka dni, to spowodowało pewne jednak zamieszanie na budowie i teraz będą musiały być pewne prace wykonywane, które mogą spowodować przedłużenie jakby otwarcia nowego mostu, ale chciałbym wszystkich uspokoić, że stary most nie zostanie rozebrany, dopóki nowy nie będzie oddany do użytku, więc nawet jeśli most stary, nowy nie będzie przejezdny, to do końca, do otwarcia będzie się ruch odbywał jeszcze po starym moście. Starosta Piotr Chęciek zaznacza, że jest możliwe wcześniejsze zakończenie tej inwestycji niż 30 sierpnia. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w powiecie dębickim.